15. No musi. Szpicy będzie. Szpicy dzisiaj. Medale ma i liczbę. Przypominam, w żółtym Sławomir Drawik, w czerwonym Jacek Golob, w białym Dariusz Rachwalik, w niebieskim Zdzisław Rudecki. Zawodnicy spięci. Spięci! Poszli! Poszli! Bardzo dobry Dariusz Rachwalika! Idzie po małym Zdzisław Rudeckim, po dużym będzie atakował Rachwalik. Nie, dobrze się wiedzie, w tym momencie Jacek Golob mina Dariusza Rachwalika, ale prowadzi Sławomir Drawik. Drugi Jacek Golob i trzeci Zdzisław Rudecki. Przewaga dosyć duża, ale znając Jacka, znając jego serce do walki, wierzymy, że ta przewaga zostanie zniwelowana i Jacek pierwszy zamęduje się, schodzi do małego. Prowadzi płynnie motocykl, chodzi na pełnym gazie. Przewaga utrzymuje się. 5-6 metrów zbliżył się Jacek, ale na prostej Drawik odchodzi. Chodzi na pełnym gazie. Wychodzi z łuku, jeszcze przewagę ma. Teraz będzie Jacek na się pomału atakować. Zbliżył się niestety, zabrakło przysłowiowych centymetrów. No, może zabraknąć i okrążenia, i czasu. I wchodzą. Niestety, proszę Państwa, wygrywa Sławomir Drawik. Drugi Jacek Golob, trzeci Zdzisław Rudecki i czwarty Dariusz Rachwalik. Zatem wyścig zapowiada się emocjonująco i oby dla zespołu Polonii skończy się podwójnym zwycięstwem, abyśmy mogli odskoczyć na te kilka punktów. Drugi wyścig. Start! Poszedł Tomek Golob poszedł, ale prowadzi Janusz Stachyra. Tomek atakuje od zewnętrznej, od bandy. Przechodzi Janusz na Stachyrę. Drugi jest Stachyra, trzeci Waldek Cieślewicz. Eugeniusz Skupień jest czwarty. Atak Wadelora Cieślewicza! Wychodzi przed Janusza Stachyrę! A zatem prowadzimy! Polonia Jęczerka prowadzi 5-1. Waldek, trzymaj małe i spokojnie, bez nerwów, bez oglądania się, jechać za Tomkiem. Tor jest w dzisiejszym spotkaniu dość ciężki, ponieważ Bydgoszczy przez kilka dni padało. Prowadzi Tomek. Stachyra walczy. Ale Waldek Cieślewicz zdobywa coraz większą przewagę. Nie wyszedł start i nie wychodzi ten wiek Jogiszowi Skupieniowi, ale nas to cieszy, że dwójka polonistów na czele. Prowadzi Tomek, drugi Waldek Cieślewicz. Bardzo rozsądna jazda walska. Tomek spokojnie, profesor Dan. Usiłuje się zbliżyć Stachyra do Waldka Cieślewicza, ale mu to nie wychodzi. Ostatni łuk, wyjście, pierwszy Tomek. Drugi Waldemar Cieślewicz, trzeci, bo na ostatnich metrach minął Stachyrę. Piotr Ułamek. Zatem będzie interesująca rywalizacja w tym biegu pomiędzy Matowskim a Skrinem oraz pomiędzy Tomkiem Kamińskim a Piotrem Ułamkiem.
Życzyłbym sobie, żeby ten bieg skoczył na remis. Przyjechali poloniści, stoją pod maszyną. Sędzia puścił, wyszedł do chwili, ale równie dobrze wychodzi Roman Matoszek. Romek Matoszek, pierwszy, Joski, dochodzi Roman do małego. Obronną ręką wyszedł Romek Matoszek w tym pojedynku, ale skin atakuje zaciekle. Chodzi po małym, Roman idzie po dużym. Chodzi do małego i prowadzi, trzeci. Defekt motocykla, co za fatalna sprawa. Proszę Państwa, pech. Prowadzi zatem Joe Screen. Drugi musi dojechać Tomek Kamiński. A trzeci Piotr Ułamek. Joe Screen prowadzi po pechowym defekcie Romana Matouska, który nie widać tego na kamerze, ale strasznie przeżywa ten defekt. No bieg będzie bez historii, a byłoby na co popatrzeć, gdyby nie defekt motocykla Romka Matouska. No, a tak z 4-2 zrobiło nam się 2-4. Wygrywa Joe Screen, drugi jest Tomek Kamiński i trzeci Piotr Ułamek. No, pechowe te pierwsze wyścigi. Wszyscy są pod taśmą. Za chwilę będzie start. Jestem ciekaw, jak pojedzie Maciej Wód. Tomek Golob. Proszę Państwa, wyszedł Sebastian Ułamek. Tomek idzie po dużym. Mam nadzieję, że goni, idzie od bandy, wychodzi pierwszy. No tak, tradycji stało się zadość. Maciej Wód jedzie czwarty. Ponownie jedzie jak nowicjusz. No proszę Państwa, już nie będę komentował. Tomek prowadzi i to na pierwszy. Bieg ten zakończy się 3-3. Prowadzi Tomek Golob. O, niespodzianką jest drugie miejsce Sebastiana Ułamka. Janusz Tafira dopiero trzeci. Zawodnicy kończą drugą stronę, a pozdrawiam trzecie. Tomek zwiększa przewagę. Bieg bez historii. Nie możemy się emocjonować walką młodzieżowców, bo to co pokazuje Głód, to nasz operator nie pokazuje, no i dobrze. Ostatnie wyjście, pierwsze miejsce Tomek Golob, drugi Sebastian Ułamek, trzeci Janusz Takera, czwarty zgodnie z tradycją Maciej Głód. No i Matoszek bardzo powiedział przed meczem, chce się pokazać, aby bydgoska publiczna była zadowolona z jego występu. Za chwilę start. Piąty wyścig. Oj, pech, ponowny pech. Nerwy. No niestety. Za bardzo chce Roman Matoszek pokazać. Widzieliście Państwo machnięcie ręką. Zadotknięcie taśmy zostaje wykluczone z tego wyścigu. Bardzo nieszczęśliwie przebiegałem dzisiejsze zawody. Pierwszym pechowy start, spóźniony start Jacka Goloba. Trzecim defekt Romana Matouska, w piątym taśma Romana Matouska. No cóż będę Państwu dużo tłumaczył, Państwo jesteście koneserami sportu żużlowego, sami widzicie. A zatem bieg piąty w trzyosobowym składzie. Tyle nadziei narobiłem Państwu emocjami tego wyścigu, a tak jedzie sam Zdzisław Rudecki, przeciwko dwójce Kukiara Czesłanowa. Green, Rachmalik. Bardzo dobry wyścig Zdzisława Rudeckiego, wchodzi po małym. Zdzisław Rudecki wychodzi pierwszy. Green idzie po dużym, idzie po małym, zbliża się do Rudeckiego. Minął Zdzisława Rudeckiego, Joe Screen. Nie ma co szarżować, panie Zdzisławie, trzeba trzymać te dwa punkty. Tak, pierwszy Joe Screen, drugi Zdzisław Rudecki. Nie ma co, tam jest kopa na dużym. Trzymać się pół toru, trzymać małego, aby bezpiecznie dobyć te dwa punkty, one są potrzebne drużynie. Tak, spokojna jazda. Prowadzi Screen, Rudecki obejrzał się, nie ma co. Wiadomo, że nie da rady zwyciężyć z Joe Screenem. Przewaga jest duża, mniej więcej równa między pierwszym, drugim, a trzecim zawodnikiem. Screen prowadzi. Drugi Zdzisław Rudecki. Bieg układa i zakończy się chyba na 3-3. Tak, proszę Państwa, ostatni. Wyjście z ostatniego
wyrazu. Pierwszy Joe Screen, kończący na jednym kole, drugi Kisła Frutecki i trzeci Dariusz Rachwali. Na czerwonym z numerem 9 Jacek Gollo. Zdjęci zawodnicy. Poszli! Bardzo dobrze Jacek Gollo zginie ramię w ramię ze Sławomirem Grabikiem. Proszę Państwa, Jacek się zakopał, prowadzi para. Ale Waldek się z nimi dochodzi, Eugeniusz od skupienia wyprzedza go! Będzie atakował Sławomira Drabika, po małym Waldek. Wierzę, że Jacek Gollo zginie Eugeniusza od skupienia. Na razie niepomyślnie ułożył się ten wyścig, 4-2 prowadzi para Włókniarza. Jacek Gollo robi wszystko, aby minąć Eugeniusza od skupienia. Zbliża się, schodzi do małego, kontruje. Egon Popularny też pilnuje małego. Waldek się zlewi, trzymaj Waldek, przytrzymaj go! Jest, proszę Państwa, trzeci Jacek Gollo. Nie, jeszcze nie. Waldek, przytrzymaj go. Odejdź na duże, Waldek, bo będzie na duże. Jezus Maria, co ten Szwedzica robi, proszę Państwa. Jest, wpinał go Jacek. No i całe szczęście, może wywalczymy te 4-2 w tym wyścigu, bo jest fatalnie, on się będzie kończył. Fatalnie, 5-1 wygrywa para Włókniarza. Pierwszy Grabik, drugi Skupień, trzeci Jacek Gollo. A to, co zrobił dziś Lewicz, to pozostawi. Raczej ja i kibice wierzą, zaś postawa Macieja Głoda jest wielkim znakiem zapytania, czy w ogóle zdoła przywieźć chociażby jeden punkt dla swoich czerwono-biało-niebieskich barw. Kibice, miny zwieszone, ja również. Podjeżdżają młodzieżowcy pod maszynę startową. Poszli. No proszę Państwa, wychodzą na 5-1 z drużyną. Karambol, fatalny pech. Tomek Kamiński został na płocie. Proszę Państwa, nie chcę być złym prorokiem, ale to fatalnie wyglądało. Bez komentarza będę w tej chwili, proszę Państwa. Dajcie mu trochę powietrza, ludzie. No odejdź, po co wam stoi? Nie muszę, nie przeszkadzaj. Piotr Ułamek
w kasku żółtym Sebastian Ułamek i w kasku czerwonym Maciej Głód. No proszę Państwa, nie muszę tłumaczyć, że... Dla Macieja Głoda zwycięstwo w tym biegu jest praktycznie nieosiągalne. Z tą dyspozycją i fizyczną, i psychiczną ten chłopak nie ma co szukać na torach pierwszoligowych. Od krawężnika w białym Piotr Ułamek, w żółtym Sebastian Ułamek, w czerwonym Maciej Głód. Poczwy. Głód został już na starcie, idzie po małym, idzie, może mu się uda. Niestety. To były nasze płonne nadzieje. Możemy tylko liczyć na to, że ewentualnie zdefektuje wodzący, któremu zbracił ułamku. Idą zgodnie parą. Ale ponownie odpuścił, puszcza manetkę gazu, wchodzi w wiraż na zwolnionych obrotach silnika, także był taki moment drugi, przy końcówce drugiego okrążenia, że zbliżył się do braci Ułamków, ale to tylko na tyle było stać Macieja Głoda. Prowadzi Sebastian Ułamek przed bratem Piotrem i oni zwyciężają podwójnie 5-1. Maciej Głód dopiero trzeci. Robią z niego pewniaka. W tym momencie Jacek Golob zgłosił jakąś niedyspozycję motocykla. Dobrze, że to się stało przy wykotowaniach przedbiegowych, a nie w trakcie wyścigu. No, sam pech. Co trzeci bieg? Pierwszy, trzeci, siódmy, no teraz ósmy wyścig. Kłopoty Jacka Goloba z silnikiem. Miejmy nadzieję, że to jest nic poważnego, że chodzi tylko o regulację sprzęgła. I za chwilę. Silnikiem Jacka Goloba jest już wszystko w porządku. Ustawieni pod taśmą. Ale idzie Tomek Golob, idzie, trzymaj go Tomciu, trzymaj, nie pozwól, 5-1, prowadzi Jacek, idą parą, bracia Golobowie prowadzą, na nic się zadzą chyba, wysiłki Jacka i duże Tomciu, duże, trzymaj go na duży, idź do małego Tomek, do małego Głód, popełnia, jak w Gorzowie, proszę Państwa, no niedobrze, Tomek idzie na całym, po dużym, Dawid Kostyka wychodzi drugi, Tomek ponownie drugi. Fascynująca walka pomiędzy parą bydgoską, a szczególnie Tomkiem Golobem i Sławomirem Zawikiem. Tomek powiększy przewagę do 3 metrów. Ta przewaga się zwiększa. Przy wyjściu z łuku chyba będzie w granicach 4-5. Bardzo rozsądna jazda. Braci, szczególnie Tomasza. No, Sławomir Zawik traci teraz większy dystans do pary bydgoskiej Polonii Jutrzenka. Także wyścig zakończy się zwycięstwem bydgoskiej pary 5-1. Pięknie. Piękna parowa jazda, szczególnie Tomasza, który asekurował pierwszą pozycję brata, nie pozwolił, aby Sławomir Grabik z Polonii Jutrzenka. Nerwy tego spotkania osiągnęły zenit. No patrz jak, no tak fatalnie jeżdżącego Jacka nie pamiętam od dłuższych chwil, proszę Państwa. Miało być odwrotnie, miało być 5-1 dla pary w Polonii, tymczasem prowadzi Lukasz, ale Jacek idzie po duży, skoczył łago, robi tak zwane nożyce, wychodzi, jest drugi Jacek Golob, ale Skupień nie odpuszcza. Prowadzi Stachyra, drugi jest Eugeniusz Skupień, trzeci Jacek schodzi ponownie do małego, chce skontrować, idzie na duże. Będzie próbował zaatakować, o dużym zejść do małego, nie wychodzi. Fatalnie, proszę Państwa, 5-1 w zasadzie,
jest gwoździem do trumny w tym meczu dla Polonii Jutrzenka. No może się uda, może się uda. Idzie, wstrzymałem, idzie. Wyszedł, wypnął skupienia na górze. 4-2, ale Egon ma bardzo szybki motocykl. Zdzisław Rudecki niestety czwarty. No nie uda się Jackowi Golomowi zbliżyć do Janusza Stachyry. Tak, wygrywa Stachyra, drugi Jacek Golow, trzeci Eugeniusz Skupień, czwarty Zdzisław Rudecki, zatem przegrywamy. Kiwał głową niezadowolony z takiego obrotu sprawy. Zawodnicy poszli, poszedł Tomek Golow, proszę Państwa, Tomek prowadzi. Idzie po pełnej gacie na duży, wychodzi na pierwsze. Maciej Głód ponownie czwarty. Bardzo dobry start i bardzo dobre wyjście Tomasza Golowa na pierwszą pozycję. Już ma 3 metry przewagi nad Joe Screenem. A niestety młodzieżowiec jedzie jak rzeczywiście młodzieżowiec, ale nie 21-letni, bo Maciej Głód tyle lat ma, ale jakby miał lat 16. Tomek Golob daje popis jazdy. Rezolutnej, spokojnej, wspaniałej technicznie. Drugi Joe Screen, trzeci. Który zbliża się Maciej Głód, może, proszę Państwa, ten chłopak uratuje remis, ale wątpliwa historia, chyba że coś by się przytrafiło młodzieżowcowi. Częstochowy, no niestety przewaga się zwiększa. Głód ponownie przyjeżdża na czwartej pozycji i ma 0 punktów, a Tomek Golob kończy na jednym kole wyścig i wygrywa 3 punkty, drugi Joe Speed, 2. Trzeci Piotr Ułamek, czwarty. Indowego Sheffield w Anglii. I myślę, że wyścig ten zakończy się 3-3, co pozwoli w biegu 12 wprowadzić rezerwę taktyczną. Tak gdybam, że w 12 wyścigu Zawadka Cieśliwicza mógłby pojechać Tomasz Golob i wówczas zwycięstwo w tym dzisiejszym meczu byłoby bardziej realne. A teraz Romek Matousek spokojnie, bez nerwów, spokojnie, poszli, Roman wychodzi pierwszy, idzie, proszę Państwa, Stachyra spycha Stachyra, bo tam wyszedł Roman Matousek pierwszy, Stachyra zbliżyć się chce po dużym, idź Tomek, Roman idź, małe trzymaj, bardzo dobra jazda Romana Matouska i trzymaj małe, bo Stachyra, pany liścigowy może to wykorzystać, prowadzi Roman Matousek, drugi Janusz Stachyra, trzeci Sebastian Ułamek, no, Roman, ten bieg może być rehabilitacją tych dwóch niepowodzeń w poprzednich swoich wyścigach, ale musisz dojechać pierwszy. Prowadzisz z przewagą 10 metrów. Tomek, Roman Matousek. Stachyra już chyba nie da rady, już odpuścił. Widzisz, że na nic się zdaje jego ofensywna jazda. Zatem 3-3, proszę Państwa, 3-3. I to pozwoliłoby na rezerwę taktyczną. Ostatnie okrążenie jadą, za chwilę pierwszy łuk ostatniego wira, drugi, jest Roman Matousek, Romek Matousek pierwszy, drugi Janusz Stachyra, trzeci Sebastian Ułamek. Zawodniści ten bieg wygrają przynajmniej 4-2. Ma przywieźć 3 punkty dla zespołu Polonii Jutrzenka, a Leszek Sokołowski ma walczyć o trzecie miejsce.
tylko sędzia zawodów tak trzyma. Pan Smyła też nie wie, co robi. Czyli zawodnicy mogą popalić sprzęgła. Sokołowski bronił się jak mógł przed dotknięciem taśmy, ale niestety... Niestety Sokołowski zaliczył taśmę. Leszek Sokołowski w tych pojedynczych wyścigach, w których go widziałem, za każdym razem ciągnie go w sprzęgło w taśmę. Nie mogę tego naprawdę zrozumieć. No proszę Państwa, trzynastka i to pechowa dla Polonii Jutrzenka, a Roman Matousek jeszcze jakieś tam kosmetyki przy motocyklu. Ciężkie zadanie czeka Romana Matouska, aby zremisować z parą Włókniarza. A jak podał przerwany z powodu ulewy, wybrzeże rafineria Gdańsk pod Wodnościkami, przegrywa z Motorem Lublin 3-9. Sparta Wrocław przegrywa u siebie ze Stalą Gorzów po 4 wyścigach 7-17. GKS Grudziądz ze Stalą Rzeszów remisuje 12-12 po 4 wyścigach. Bieg. Oszli! Roman musi być! Roman, nie da się zamknąć, Romek podłużyć! Musisz, Romek! Para Włókniarza wyszła na 5-1, proszę Państwa. Szaleńcze ataki Romana Matouska. Idzie do małego, może uda mu się mieć jakieś zaskupienia. Idzie, trzymaj małe, on idzie na duże. Musisz trzymać małe, musisz iść, Romek! Niestety nie wyszło, proszę Państwa. To jest już po meczu. Już po meczu, jeżeli para Włókniarza wygra ten wyścig 5-1. Po raz kolejny zawodzą zawodnicy Polonii Jutrzenka w dzisiejszym meczu. Prowadzi Sławomir Drabik przed Eugeniuszem Skupieniem. Trzeci jest Roman Matousek. Krasna historia. Ja przez dzisiejszy mecz straciłem i głos, i bardzo dużą ilość nerwów. Pierwszy Drabik, drugi Skupień, trzeci Matousek. Cóż powiedzieć po tym... Jedynie zwycięstwo po 5-1 w wyścigach daje nam remis. Idziesz Waldek! Waldek, pierwszy Stachyra, drugi Waldek i trzeci Roman Matousek. Ale Eugeniusz Skupień niebezpiecznie zbliża się do Waldemara Kuczewicza. Roman Matousek, ze Skupieniem, idzie mu w koło. Dlaczego Roman idziesz mu w koło do małego? Pierwszy Stachyra. No niestety proszę Państwa, ten bieg przegrywamy i przegrywamy również całe zawody. Ale pasjonujmy się tego przed ostatnim wyścigiem. Waldek jeszcze mieć broni drugiej pozycji. Janusz Stachyra jest pierwszy, Waldek drugi. Teraz atak szaleńczy, jest do skupienia. Nie wyszło. Waldek jeszcze mieć drugi. Skupień zbliżył się nieco, ale na prostej. Cieślowicz ponownie odchodzi na 5-6 metrów. Ostatnie okrążenie kończy Janusz Stachyra i ma 3 punkty. Drugi Waldemar Czesłowicz 2, trzeci Eugeniusz Skupy 1 i Roman. Bracia Golobowie potwierdzą chyba swoje walory. Poszedł Tomek, ale Drabik bardzo nieładnie pojechał w tym momencie. Prowadzi para Włókniarza Częstochowa. Tomek trzeci, Jacek czwarty. No to co się dzieje, to jest, proszę Państwa, po prostu nienormalne. Rutynowany duet bydgoski, znający doskonale swój tor. Przegrywa i to 5-1 z parą Włókniarza, ale nerwy tego spotkania wzięły górę. Nie ma się co dziwić, to jest tylko sport. Prawdziwy kibic nie opuszcza drużyny w najgorszych chwilach. Oj, Jacek wywrócił się i to strasznie wyglądało. Prowadzi Jones przerwany.
oglądałem. Jackowi, mi się wydaje, nic nie było, tak. Poklepywam. Zaprosił Sławomira Drabika. No i... poszedł! Tomek! Idziesz, Tomku, idziesz! Tomku, idziesz, nie pozwól się minąć! Idziesz, Tomek, uważaj na Drabika, uważaj, Tomek! Dobrze, bardzo dobrze, musiał Drabik dzwonić. Chciał się wcisnąć w lukę, jaką pozostawił Tomek przy bandzie. Ale idzie całą parą na pełnych obrotach. John Street ruszył w pościg za Tomaszem Golobem. Ale tu profesor bydgoskiego toru chyba nie da sobie odebrać tego zwycięstwa. I udowodni po raz kolejny, że nie straszne mu są angielskie lwy. Zwiększył się dystans między Tomkiem a Skinem. Oj, podniosło Tomka, ale już wszystko w porządku. Prowadzi Tomek, zwiększył ponownie przewagę. Sławomir Drabik nie liczy się w tym pojedynku dwóch wspaniałych żużlowców, Tomasa Golowa i Joe Skina. A zatem wyścig zakończy się chyba wynikiem 3-3. Bardzo dobra jazda Tomka, rozsądna. Skrin skupiony, zbliża się, wchodzi na pełnym gazie na duże. Tomek trzyma małe, chce założyć Skin Tomkowi nożyce. Zmniejszy przewagę, ale wygrywa Tomek Golob. Drugi Joe Skrin i trzeci w tym momencie kończy wyścig. Sławomir Drabik. Na osłodę zwycięstwo Tomasa Goloba, ale w całym biegu, w całym meczu zwyciężył Włókniarz Częstochowa 50-40. Tomek Golob 3 punkty, Drabik 1, Jacek Golob upadek i John Green 2 punkty. Wspaniały Tomek Golob, dziękuję Państwu za dopis. Tomek, dziękuję serdecznie kibicom, ale... na pewno zmartwiony, ponieważ drużyna mecz cały przegrała.